Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska. Cześć Aga. Cześć Gosia. Ponownie witamy. Jeszcze w Polsce, ale przecież wiem, że wyjeżdżasz niedługo. A ty jakiś czas temu byłaś. I ja ci teraz zazdroszczę, bo co było, a nie jest, to już przeszło się z przeszłością, jak mówię Eckhart Tolle, tu i teraz, ale już myślę o twojej przyszłości i ci zazdroszczę. A ja pamiętam, jak bardzo tobie zazdrościłam, kiedy mi wysyłałaś foty z Hiszpanii, że jest pięknie, ciepło i odpoczywasz, więc owszem, teraz się cieszę, że jadę, sama sobie zazdroszczę. Mogę ci polecić kilka miejsc, no tak, byłam. Ale pamiętam to uczucie i pamiętam, jak napisałam ci na wiadomości, że pozytywnie, ale ci zazdroszczę i że mogłybyśmy nagrać odcinek na temat zazdrości, że to jest takie brzydkie uczucie. Oj, brzydactwo! A jak bardzo ludzkie. Ale dotyczy chyba nas wszystkich. Niezależnie od statusu, posiadania, piękności. To jest dla mnie niesamowite, bo im bardziej jakby szczerze tak się otwieram przed innymi osobami, to zawsze mnie to zaskakuje, że coś, co dla mnie właśnie jest obiektem zazdrości, często jest dla kogoś, to już inna kwestia w ogóle, że dorabiamy sobie historię, no nie? Ale ten ktoś też zawsze widzi u kogoś coś, albo jest coś, do czego dąży, bo to nie zawsze też musi być taka zazdrość, powiedzmy. No właśnie, bo to zazdrość zazdrości nierówna, tak? Ona może nas niszczyć, a możemy po prostu ją zauważać i może nas informować o czymś. Może to być też takie porównywanie się z na przykład autorytetem, żeby wiedzieć, ile jeszcze mamy, żeby też stać się na przykład na tyle mądrym, profesjonalnym, czyli może nas fajnie bodźcować w aspekcie ukierunkowania, że zazdrościmy komuś, że już coś osiągnął, ale w takim aspekcie, że dzięki temu się przyglądamy, dowiadujemy, bo chcemy po prostu wejść na podobny etap. No, czyli właśnie działamy, a nie zatapiamy się w tym takim dziecięcym, bym nawet powiedziała. Ja też chcę. Ja też chcę, ona ma lepiej, jej to łatwo mówić. Gdybym ja była nią, to bym też miała. Och. Gdybym miała to szczęście. Och. I to już jest ta zazdrość, która zaczyna tak... Ojej, bym powiedziała, tworzyć tak. Takie małe bagienko, w którym już coraz łatwiej się taplać i tak właśnie szukać winnych naokoło swojego własnego nieszczęścia. To jest częsta postawa niestety osób, które nie mają poczucia sprawczości i nie biorą odpowiedzialności za swoje życie, że właśnie tak uważają, że tobie łatwo mówić, bo ty masz to, tamto, owamto, a ja nie mam. Albo jakbym była tobą, gdzie... Naprawdę ludzie nie są w naszej skórze i nie mają pojęcia często, jakim wysiłkiem coś osiągamy. Tworzą sobie swoje teorie, które im pomagają tłumaczyć ich. Na przykład nieporadność, brak działania, które też jest działaniem, jest decyzją, za którą trzeba wziąć odpowiedzialność, że na przykład pewnych rzeczy się nie podejmiemy. I to myślę, że rzeczywiście jest takie trujące dla tych ludzi. Oni uważają, że świat jest wobec nich zły, zazdroszczą innym, a nie mają pojęcia, że to oni sami siebie niszczą. Tak, stawiają się w roli takiej ofiary. No i tak chyba mimo wszystko to też jest jakoś miłe dla takich osób, bo z jednej strony zazdrość nas tak niemiło trawi, ale z drugiej strony też trzeba przyznać, że to jest też jakieś rozwiązanie. Właśnie niedziałanie, to jeżeli znajdą się w otoczeniu osób, które się na to, że tak powiem, nabiorą, czyli przyjmą rolę opiekuna tych osób, tak? Albo innych podobnych do siebie, gdzie można tak właśnie... No ale tu się poużalasz, ale niekoniecznie coś uzyskasz i będziesz w złej sytuacji. Ale myślę, że... No tak, ale właśnie myślę, że, troszkę, że można popaść w taki nawyk właśnie tak, nieuzyskiwania niczego. Ale utylizowania takich swoich potrzeb wirtualnie, za pomocą gadania. No to jest taki sobie troszeczkę destrukcyjny ulżysz, model, że sobie wytłumaczysz, tak. Dlaczego jest tak no źle. No właśnie, nie? Ponarzekasz na wszystkich naokoło. Pozazdrościsz. Zawsze się znajdzie ktoś, kto też zazdrości. Tak. Tak jak się mówi, nie? Że zawsze jest ktoś, kto ma od ciebie lepiej, ale i zawsze jest ktoś, kto ma od ciebie gorzej, więc też możesz sobie tak marudząc
ponarzekać, pozazdrościć, ale też możesz w sumie zacząć myśleć, że tobie też mogliby pewnych rzeczy zazdrościć, bo jeżeli nie masz już tak totalnie, totalnie beznadziejnie. Ale zawsze jest właśnie ktoś, kto ci też ma czego zazdrościć, bo my się też przyzwyczajamy do tego, co mamy. To jest to, czego właśnie nie zauważamy. Są te klasyczne momenty, nie wiem, choroby. U mnie tak akurat jest, że za każdym razem, jak się frustruję, że nie mam czasu, nie mam przedszkola na cały dzień dla dziecka, nie mam tego, tamtego, i nagle przychodzi wirus, infekcja, obydwie siedzimy w domu, zakatarzone, z gorączką, czuję się słabo i wtedy sobie myślę, tak było pięknie. Miałam te kilka godzin dziennie, miałam energię, dziecko było zadowolone, a teraz kiśniemy w domu. I pewnie to też nie jest jeszcze sytuacja najgorsza, nie? Bo... Och, to odpukać. No, ale to jest prawda, że szlachetne zdrowie, tak? I to dotyczy wielu rzeczy. Tak. Dopiero jak coś stracimy, to doceniamy to, co mieliśmy. A właśnie, czyli tu jest ważny temat wdzięczności, że nie umiemy często doceniać tego, co mamy, tylko wyszukujemy u innych to, czego my nie mamy i to nas frustruje. Wręcz to nam skierowuje uwagę na to, czego nam brakuje, zamiast to, na to, co mamy. Właśnie i na tym się skupiamy i zaczynamy przyciągać. No ale to trochę tak jest, że jak bardzo się przejmujesz tym, czego nie masz, no to skupiasz się na tym, czego nie masz. Chociaż umysł nie rozumie słowa, nie? No właśnie o to chodzi, że nie rozumie słowa nie, więc myślę, że chcesz więcej tego czegoś. A i tak wytwarza w tobie jeszcze bardziej to pragnienie. Nie, nawet nie pragnienie, tylko po prostu uwagę, całą swoją energię skupiasz na tym. Czego nie masz, a że nie działasz, żeby to mieć, to jesteś jeszcze bardziej sfrustrowana. No, więc po prostu nie masz już tej uwagi na widzenie innych rzeczy, które mogłyby być potencjalną szansą, albo które mogłyby po prostu oderwać nawet twoje myślenie od tego zamartwiania się. Bo to też nie chodzi o to, że dostaniesz dokładnie tego czegoś więcej, tak mi się wydaje, tylko na przykład dostaniesz wrzodów żołądka, spadku nastroju, jeżeli będziesz się ciągle skupiała na czymś, co cię unieszczęśliwia, czego nie masz, to w tym chociażby aspekcie przyciągniesz sobie więcej nieszczęścia. Nie konkretnie tej rzeczy, tylko rzeczy innych złych naokoło, takich niedobrych. I w tym aspekcie porównywanie się pod kątem tego, co inni mają, czego ja nie mam, jest cholernie, cholernie niezdrowe. Ale ludzkie. Bardzo ludzkie, tylko pytanie po prostu, co możemy z tym zrobić. I teraz tak sobie myślę, że zaleciłabym chyba najpierw jednak rozeznać się, co mam i co mi się ewentualnie w tym podoba, co nie, ale skupić się, czego chciałabym więcej, ale faktycznie czego chcę więcej, a nie czego chcę mniej. Bo wtedy po prostu przekierowujemy energię i uwagę na to, skąd mogę tego więcej ściągnąć, skąd mogę uzyskać więcej wsparcia, więcej zrozumienia, więcej zleceń, więcej klientów. Po prostu zaczynamy z zupełnie innym nastawieniem, z innymi komunikatami wychodzić. O to chodzi w moim rozumieniu w prawie przyciągania. Żeby po prostu naszą uwagę, która jest bardzo ograniczona, kierować na to, czego chcemy, bo jest szansa, że więcej rzeczy związanych z tym, czego chcemy, zauważymy, nie ominie nas w naszym życiu, bo nas mnóstwo rzeczy omija. My naprawdę tylko kilka elementów na raz jesteśmy w stanie zobaczyć. Reszta po prostu mimo uszu leci. Tak jak teraz rozmawiamy, prawdopodobnie lekceważymy dźwięki za oknem, samochody, bo już nie mamy takich zasobów poznawczych, żeby wszystko złapać, co się w tej chwili dzieje. Także ja tak bym się najpierw skupiała na tym, co mamy, zastanowiła się później, czego chcemy więcej i skoro już mamy w sobie taką skłonność do porównywania się i ciężko z nią walczyć, to ją po prostu świadomie już wykorzystajmy i wtedy rzeczywiście zastanówmy się, kto może ma właśnie więcej tego, co my chcemy, ale z takim pozytywnym nastawieniem, to co ta osoba robi, to czego ja się mogę od tej osoby nauczyć, czego mogę się dowiedzieć. Naprawdę fajnie sobie ćwiczyć w tym momencie odwagę wychodzenia do innych i pytania. Bo też ludzie mają często przyjemność z tego, że się mogą podzielić, pouczyć, poczuć się potrzebne, mądre. No tak, bo że tak powiem, bo to jest właśnie to, o czym mówisz, że ta dobra funkcja zazdrości to jest też informacja jakby czego my chcemy. Tak. I to jest też fajnie trochę rozbroić, bo czasami to, że zazdrościmy komuś tego, że jest ładny,
to nie do końca znaczy, że my chcemy mieć dokładnie takie włosy i dokładnie taką skórę i taki makijaż. Czasem chcemy być zadbani. Tylko właśnie czasem chcemy o siebie bardziej zadbać, a czasem chcemy być zauważeni, a czasem chcemy być docenieni, a czasem chcemy, nie wiem, się zatroszczyć o siebie, a czasem, albo wiesz, za tym po prostu tak, idzie... Albo czujemy na przykład tęsknotę za tym, co wyczuwamy, że być może ta osoba czuje, gdy jest taka atrakcyjna, czyli na przykład być, może chcemy być bardziej pewne siebie, bo mam wrażenie, że ona w tej chwili, jak na nią patrzymy i wydaje nam się, że zazwyczaj jej urody, to tak naprawdę widzimy kobietę, u której czujemy, że jest na przykład pełna harmonii wewnętrznej, albo zadowolona z tego po prostu, jak się ma. I my, jak właśnie głębiej poszukamy, możemy stwierdzić, że nam tego brakuje. A czasem nie wiem, mamy... nie brakuje, tego chcemy. No tak, a czasem na przykład chcemy, mamy potrzebę prestiżu, tak? Bycia wyróżnionym właśnie, spełnionym, wyjątkowym, jakiegoś statusu społecznego i to wszystko to jest jakby jakaś gama potrzeb, których nie zaspokoimy po prostu idąc do fryzjera i farbując włosy na taki kolor. Identyczny jak ta pani, tak, która nam się podoba. Tak, to też często, co jest właśnie te, tak naśladujemy, te metamorfozy, nie? Na przykład, gdzie przychodzą kobiety niezadbane i tam w dwa dni jest stylistka. Zresztą znam kilka stylistek, bardzo znam niektóre dobre i znam niektóre gorsze. Teraz sobie uświadomiłam, że w mojej karierze i znajomości przewijają się różne osoby, ale raczej tendencja jest, że z biegiem lat zaczynam poznawać coraz lepsze. Ale znam świetną stylistkę, która właśnie opowiadała mi o tym, że to tak nie, jakby to tak nie działa, że przychodzisz i wymieniasz całą wszystkie ciuchy i tak jak w telewizji czasami to pokazują, bo te kobiety jakby wewnętrznie one nie czują się, one czują się przebrane, tak? I to też jest jakby taka myśl, że może po prostu wcale nie chodziło nam o to, żeby mieć te obcasy, te dżinsy i tą koszulkę i jakby po prostu się tak ubrać, tylko chodziło nam wewnętrznie o jakąś inną potrzebę, którą najpierw potrzebujemy rozgryźć też, żeby faktycznie ją zaspokoić. Dokładnie, bo to czasem tak działa, że my komuś zazdrościmy i zaczynamy kopiować poniekąd. Tak. I robić identycznie, albo właśnie starać się identycznie wyglądać, nie uświadamiając sobie, że to nie w tym leżało to coś, co nas pociągało, że to nie w tym jest rzecz. Więc, a to jest, powiem Ci, ciekawe, bo to już któryś raz w naszej audycji dotykamy ważności umiejętności nazywania swoich potrzeb. Jak bardzo jest to istotne. O, bo to jest chyba taki żeby klucz do nie tylko nawet do działania, uświadomić, nie? Ale je dobrze nazwać. Nie? Tak, tak. Też myślę, że ważne jest, jeżeli już się z kimś porównujemy i łapiemy się na uczuciu zazdrości, żeby się zastanowić, czy my naprawdę wiemy wystarczająco dużo o tej osobie i jej sytuacji. I temu, jaki jest koszt pozyskania tego, tak, czego zazdrościmy. Tak, bo ja nieraz padałam w pułapkę właśnie takiego braku pełnej wiedzy, że się kimś zafascynowałam i wydawało mi się, że czułam na przykład, że też tak chcę, więc powiedzmy było to zdrowe, tak? Wiedziałam, że chcę tak jak ktoś, że chcę czegoś więcej, co ktoś ma. I wyłapywałam jakieś informacje, jak ta osoba na przykład to robi. Starałam się robić tak samo i popadałam w totalną frustrację, że ja nie jestem w stanie z moją ilością zasobu czasowego, energetycznego, przy dzieciach, a przecież ta osoba też ma dzieci. I na przykład zupełnie przez przypadek gdzieś tam się mimochodem dowiedziałam, że no tak, ta osoba ma dzieci, ale chodzące do szkoły. Dokładnie. Czyli nie ma dzieci przez ileś godzin dziennie, a ja mam dzieci w domu 24/7 i jeszcze do młodszego wstaję w nocy. Tak. I też... Przepraszam, w tej chwili już do starszej mam nianię, ale z młodszą jestem non stop 24 na dobę. No ale też małe dziecko się same sobą nie zajmie, tak, jakby nie pogląda sobie telewizji, tak. Nie? No, niektórzy włączają właśnie. Znam takich jakby, więc to nie no, ale o co chodzi, że to był dla mnie kubeł zimnej wody. Uświadomienie sobie, że ja nie znam wszystkich faktów i zazdroszczę komuś, kto ma zupełnie, mimo że zdawało się, że podobną sytuację jak ja, więc mogę się niby porównać i mogę aspirować do podobnych osiągnięć. Nie. Przy bliższym rozeznaniu okazywało się, że ta osoba wcale nie ma takiej sytuacji jak ja, więc
głupotą było porównywanie się z kimś, kto ma inną sytuację, inne warunki i aspirowanie do podobnych osiągnięć. Więc tak mam potrzebę to zaznaczyć, że jeżeli z kimś się porównujecie i czujecie, że to was bodźcuje, że chcecie zachowywać się tak samo, to się zastanówcie, czy macie takie same warunki i możliwości, bo to jest bardzo destrukcyjne. Jeżeli już, to sobie znajdziecie kogoś naprawdę z bardzo podobnego środowiska, z bardzo podobnymi problemami, bo jest większa szansa, że jeżeli wtedy ktoś faktycznie coś osiąga, co wy byście chcieli, to się możecie nauczyć, możecie zrobić podobnie i jest szansa, ale też pewnie się dowiecie, że to na przykład zajmie 2-3 lata, a nie pół roku. Tak, ale bo uzyskacie bardziej realistyczny ogląd. Tak, ale powiem ci, ja się bardzo odnajduję w tej historii zazdrości, bo ja mam klasyczny przykład, no teraz już go nie mam, ale miałam klasyczny przykład, zawsze jak zaczynałam chodzić na siłownię, to przeżywałam katusze, bo nie dość, że musiałam się pocić i ćwiczyć, to jeszcze do tego pierwsze, co robiłam, to od razu były porównania. Że wchodziłam na siłownię, gdzie jakby z natury raczej większość ludzi na siłowniach to są ludzie, którzy lubią sport, wbrew pozorom. Którzy nie są otyli i nie zaczynają tak naprawdę. Jeśli się chodzi tak indywidualnie. Zwłaszcza w takich godzinach, w których ludzie po pracy, z korporacji przychodzą, żeby właśnie się jakoś tam podreperować. I jest dużo mężczyzn jeszcze. I ja przeżywałam okropne męki, gdzie ja dopiero musiałam sobie to uświadomić, że ja na przykład chodząc na bieżnię, na której nie biegałam, tylko bardzo szybko chodziłam, czułam się jak ostatni loser, bo wszyscy biegną. I oczywiście miałam tą chęć, żeby biegać, ale nie mogłam, no bo jakby totalnie byłam na innym poziomie przecież formy, tak? I gdzieś nawet wewnętrznie tak czułam, że ten gość tam obok tak szybko biegnie i ja po prostu też muszę biec, wiesz? I dopiero jak sobie to rozbroiłam, oczywiście potem jak już przestałam chodzić na tą siłownię, że to jest takie bez sensu, że ja po prostu się porównuję do ludzi, o których nie wiem nic, nie mam pojęcia, bo może oni tam chodzą od 10 lat, albo są sportowcami, albo to robią ileś dni w tygodniu. Jakby, wiesz, milion różnych historii, a ja sobie nadaję tempo i jakby to mnie wyniszcza od środka i nie chcę też dać sobie pozwolenia na to, żeby zacząć po swojemu w swoim tempie. Tak naprawdę. No, to jest to. Dać sobie przyzwolenie, żeby może nawet dojść do tego, co mają ci, którym zazdrościmy, ale po swojemu i w swoim tempie. No właśnie, nie? Żeby w ogóle przejść, jakby też mądrze to zrobić, a nie od razu na bieżni biec jak chomik raz i potem się wykończyć, właśnie zrezygnować, pomijając fakt, że jakby nie jest się pępkiem świata na tej siłowni i zazwyczaj ludzie, którzy ciężko ćwiczą, nie mają czasu i energii na obserwowanie tych, którym nie idzie. Tak sobie to tłumaczę. To co, jest ktoś, komu zazdrościsz aktualnie? Są osoby, ale tak mi się wydaje, że to jest już taka motywacyjna bardzo zazdrość, że to są osoby, które podziwiam. Właściwie to już jest u mnie podziw, który wydaje mi się, że jest taki podobny do zazdrości, że podziwiam, bo chciałabym mieć podobne, nie wiem, osiągnięcia, status może społeczny, być rozpoznawalną na przykład jako ekspert, ktoś, kto po prostu jak z tym problemem, to tylko do Pawlińskiej. Więc w tym aspekcie są osoby, że chciałabym po prostu, może też mam właśnie wizję, że one się już czują tak bardzo komfortowo z tym, co robią, że wiedzą, że już z tego na pewno się utrzymają, że to już będzie stale się rozwijało, więc mogą tak ochłonąć, skupić się już na trochę innych rzeczach. To tak, ale to jest takie bardzo pozytywne, bardzo rozwijające. Choć też nieraz miewam problem w sumie ze znalezieniem takich naprawdę mentorów, którzy by mnie bardzo, bardzo inspirowali. Miewam takie chwilowe zauroczenia, potem mi mija, więc w stałej zazdrości chyba nie jestem, na szczęście. Nie, tylko tak. Nie. Od czasu do czasu. Ale przychodzą też to jest takie. Tak. Ale to jest akurat takie, że ja na przykład nie mam zazdrości wobec kobiet, przez co kiedyś się zastanawiałam, że może jestem biseksualna. Bo mi się kobiety potrafią niesamowicie podobać. I jak mi się kobieta podoba,
to ja nie mam właśnie czegoś takiego, że ja jej zazdroszczę, tylko sobie myślę, Jezu, jak ona jest piękna. I czasem ale... po prostu Łukasz zaczyna, mój mąż, nieraz mi mów, kochani, to ja się powinienem oglądać za kobietami, nie ty, stąd taka żartobliwa wtedy refleksja, to może jestem bi, tylko o tym nie wiem. No ale nie, raczej nie jestem, tylko ja naprawdę widzę w kobietach piękno. Też powiem szczerze, no wydaje mi się, że jestem atrakcyjną kobietą, mam ze sobą zdrowy stosunek. No właśnie miałam powiedzieć, że nie masz sama z tym problemu. Nie mam jakichś większych kompleksów. Właśnie tak. Zawsze coś się znajdzie, ale... Taka zazdrość paląca, jak tak, ja widzisz, tak. Że ta wredna, ta małpa na tych obcasach. Kto by tu na tym chodniku, to po tych kostkach brukowych na obcasach. Nie, to u mnie jest raczej tak, że Jezu, jaka zjawiskowa kobieta, że mogłabym po prostu patrzeć i patrzeć, co mówię, wzbudza troszeczkę niepokój mojego małżonka, że tak mam, bo być może właśnie spodziewałby się, że kobieta, jak zobaczy drugą piękną kobietę, to jednak pozazdrości. No ja czasem właśnie mam takie coś, że ojej, no chciałabym mieć takie boskie włosy, albo że może powinnam troszeczkę sobie częściej pomalować się, poukładać te włosy i tak dalej, ale mówię, to jest znowu w takim aspekcie, że ktoś mnie tak inspiruje i motywuje, że to może też zadbam o siebie trochę bardziej, bo to jest takie, kurde, widzę, że ona się fajnie tak czuje, to może dzięki temu, że taka, tak o siebie zadbała. No, ale to chyba jest już kwestia tej właśnie świadomości, że to może tak, jakieś potrzeby właśnie niezaspokojone tak we mnie. Że jakby nie odczytujesz tego personalnie i, tak, tak. I nie szukasz, nie zaczynasz jakby pałać takim niefajnym uczuciem do danej osoby, tylko widzisz temat jakby, który tak, cię tak. intryguje, co to mnie dotyka i w co tym mi to poruszeniu. Mówi. Jaką moją niezaspokojoną potrzebę coś ewentualnie tam klika. To ja ci tego zazdroszczę. Bo ja jeszcze tak nie mam. Będziesz miała, bo myślę, że te rozmowy w dużej mierze... O, to mnie napawa optymizmem, no bo ja już zaczynam bardzo. Rozgryzać, w czym tkwi ten problem i czego ci naprawdę zazdroszczę, więc może to jest jakiś mój temat do pracy. Okej. Pewnie słuchaczki bardzo by chciały usłyszeć, do jakich wniosków dochodzisz, ale myślę, że zostawię cię z tym, żebyś sobie pogrzebała, zostawię cię ja w kontakcie myślę, ze sobą. Głęboko, ale to wymaga czasu, więc myślę, że na... I jak będziesz chciała, to w kolejnych odcinkach się pewnie podzielisz. W kolejnych odcinkach może się podzielę, tak. A tymczasem kończymy. Nasze drogie słuchaczki, jesteśmy bardzo ciekawe waszych opinii. Czego komu zazdrościcie. Czego komu zazdrościcie. Piszcie na maila, bo to takie tak. osobiste może być. I jak wywołałam w was jakąś złość i myślicie sobie, ona na pewno tak nie ma, że nikomu nie zazdrości. Ja kłamie, to też się tym podzielcie, bo sobie pogrzebiemy, co to oznacza. Także no, czekamy na www.wzwiązkuzżyciem.pl, na Facebooku, na YouTubie, na iTunesie, na SoundCloudzie, więc naprawdę, gdzie będziecie miały okazję, chwilę i ochotę się z nami spotkać, to nie czekajcie, wskakujcie, dzielcie się swoimi refleksjami. A ja jeszcze wiem, czego zazdroszczę. Przypomniało mi się, zazdroszczę tym podcasterom i podcasterkom, co mają dużo fajnych recenzji właśnie w aplikacjach i komentarzy, bo dzięki temu docierają do szerszej publiczności. Tak działają algorytmy. To ja także... też tego zazdroszczę. Ciekawa jestem, jak to może robię. Możecie nam w tym pomóc. Właśnie. Co? Do przemyślenia. Do przemyślenia. Trzymajcie się. Cześć. Roots and rocks, they bind me to the soil. Step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin. And all the while my heart is touched by a piece of twine that's knotted and tangled.